zajmował się wychowaniem miejsca, a nawet gościł na antenie trzeciego programu Polskiego Radia. Przez lata istnienia zespół przechodził zmiany kadrowe. Występował w składzie czteroosobowym, był poszerzonym o instrumenty dęte, a także o wokalistkę. Obecny kształt zespołu to czterech muzyków mających wykształcenie muzyczne oraz duże doświadczenie. A największym atutem zespołu, o czym się Państwo za chwilę przekonają, jest... Państwo zespół? Tu jesteś. No.